Katowickie uczennice miały okazję wziąć udział w wyjątkowej lekcji WF-u. Akcja Mistrzynie w Szkołach ma zachęcić do aktywnego trybu życia i udziału w lekcjach wychowania fizycznego. Jest to grupa wiekowa, która jest w mocnym okresie dojrzewania i też bardzo spada w wyniku wielu badań ich poczucie wartości, więc stawiamy na to, aby właśnie poprzez aktywność fizyczną, poprzez sport, poprzez cudowne mistrzynie pokazać im, że cechy wychodzące ze sportu, wartości wychodzące ze sportu mogą wykorzystać w życiu i wykorzystywać do tego, aby osiągać swój sukces życiowy. To było zawsze moje założenie fundacyjne i to było moje marzenie. Kiedy powstawał ten projekt, nie wyobrażałam sobie, żebym w tym projekcie była tylko ja. Fundacja Otylii Jędrzejczak zaprosiła do Katowic zawodniczkę MMA, wielokrotną mistrzyni świata w boksie tajskim Joannę Jędrzejczyk, multimedalistki olimpijskie w kajakarstwie Karolinę Naje i Annę Puławską oraz srebrną wioślarkę z Tokio Katarzynę Cilman. Chcemy pokazać im namacalnie, że czy ja, czy Kasia, czy Ania, czy Karola, my byłyśmy takimi samymi dziewczynami. Ja zaczęłam przygodę ze sportem, bo byłam pulchną nastolatką, a doszłam do klasy mistrzowskiej i dzięki temu zmieniło się moje życie, nie tylko prywatne, ale i zawodowe. Mam teraz wiele możliwości rozwoju i właśnie chcę im to pokazać, że wszystko jest w głowie, że te limity są w naszych głowach i to od nich zależy, czy faktycznie coś zmienią, czy nie. Jako sportowczyni jesteśmy wystawiane cały czas na ocenę właśnie nie tylko najbliższego grona, czy jakiegoś naszego sportowego, ale też po prostu w tym momencie mediów i praktycznie całej Polski. Chcemy dawać dobry przykład i pokazywać, że można sobie tą samą ocenę poprzez sport podnieść. Cierpliwość, żeby były cierpliwe w tym, co robią i co sobie zakładają, bo to jest na pewno bardzo ważne i wytrwałość, bo myślę, że ja również na swojej drodze sportowej miałam wiele przeszkód, natomiast to, że wytrwałam w tym wszystkim i miałam odpowiednich też ludzi wokół siebie, którzy poprowadzili mnie w odpowiednią drogę, pomogli mi sobie z tym wszystkim poradzić i jestem w tym miejscu, w którym jestem dzisiaj. Każda z tych mistrzyń ma swoją historię. Każda dochodziła do sukcesu w swój sposób, ze swoimi przeszkodami, ze swoim wsparciem od najbliższych i o tym chcemy mówić. Chcemy też o tym mówić, jak bardzo ważna jest kobiecość, tak? Bo to jest bardzo istotne i to poczucie wartości, które spada w momencie, kiedy dziewczyny wchodzą w ten okres dojrzewania. Chcemy pokazać, że nie, to jest ten okres dojrzewania, który jest dla was wyjątkowy i powinniście pokazać, że jesteście kobietami i walczyć o to, żeby spełniać swoje marzenia i cele.